Dzień dobry. Dzisiaj słów kilka na temat tego, jak Lubię Grupa Wagnera miała szkolić białoruskie siły. I podkreślam słowo siły, bo w mediach oczywiście mówi się o wojsku, ale wcale nie jest wykluczone, że tylko do wojska miałoby się to ograniczać. Czy to cokolwiek zmienia? I tak, i nie. Wydaje się, że następujące kwestie należy poruszyć, należy omówić. Pierwsza, białoruski potencjał, to co niejednokrotnie mówiłem, to siły, które swoje działania realizują w cyberprzestrzeni, podkreślam w cyberprzestrzeni, a także po prostu te siły typowo cybernetyczne, tak? Mam tutaj na myśli także te prowadzące operacje informacyjne i operacje psychologiczne, a zazwyczaj w rosyjskim mniemaniu ten mieszany niejako typ, czyli operacji informacyjno-psychologicznych. No i ostatnie, to co na pewno daje pewien potencjał Białorusinom, to oczywiście ich siły specjalne. No i teraz co z resztą? Co z wojskiem, co z potencjalnie innymi służbami? Czy tak naprawdę cokolwiek zmienia to, że Wagnerowcy wzięliby się za ich szkolenie? No, teoretycznie śmiem twierdzić, że trochę tak, przynajmniej jeśli chodzi o możliwości pojedynczego żołnierza, pojedynczego mundurowego w tym przypadku. No umówmy się, ich siły specjalne no, też już były szkolone trochę na wzór zachodni, tak? Kwestia samych postaw, dobywania broni, przechodzenia pomiędzy bronią krótką a długą, wykorzystania broni zespołowej, współgranie w zespole i tak dalej. No kwestie typowo bym powiedział taktyczne, plus wykorzystanie jeszcze odpowiedniego oporządzenia, no kabur trochę nowocześniejszych niż te, które kiedyś się używało w Układzie Warszawskim, trochę żartując, trochę będąc złośliwym oczywiście. No ale to wszystko zmienia pewien potencjał. To nie jest oczywiście kwestia treningów kilkutygodniowych, to trochę dłuższy proces zdecydowanie nabycia pewnej pamięci mięśniowej i nawet jeśli pojawiają się pewnego rodzaju nowe trendy w wykorzystywaniu broni, w pracy na niej, w tak zwanym manualu, tak, no to jednak to jest kwestia szybkiego de facto dostosowania się. Ja sam pamiętam, kiedy zmieniałem chwyt broni na broni krótkiej na początku, no miałem z tym problemy, potem przyszło w miarę gładko i mówię to także jako instruktor na początku cywilny, potem resortowy. Pamiętajmy, że wyszkolenie tego pojedynczego żołnierza, pojedynczego mundurowego to oczywiście początek w tym wszystkim, potem przychodzi wspomniane już przeze mnie zgranie coraz większych pododdziałów, więc teoretycznie dokładając do tego ten element wymiany właśnie wyposażenia i oporządzenia, no to może podnieść w pewien sposób to pewien potencjał, jednakże podkreślam, to wymaga dłuższych zajęć niż nawet kilkutygodniowe. No i można się zastanawiać, czy te zesłanie Wagnerowców na Białoruś też nie jest pewnego rodzaju, być może ostatecznie białoruskim podstępem, chociaż pewnie sama decyzja na samym początku wcale białoruska nie była. A dzisiaj być może Łukaszenka próbuje to wykorzystać, bo i sam to podkreślałem zresztą na samym początku całej tej sytuacji, że obecność Wagnerowców w Białorusi tak naprawdę może być przede wszystkim problemem dla samej Białorusi. Tak wiemy, jak Wagnerowcy potrafią się zachowywać, zwłaszcza jeżeli można odnieść jakąś korzyść materialną, osobistą i inną w stosunku chociażby do ludności cywilnej. Już nie mówiąc po spożyciu alkoholu, tak, no to niestety przynosi często dramatyczne skutki. Dzisiaj być może Łukaszenka próbuje pewnego rodzaju ten trend odwrócić, no kupić w pewien sposób Wagnerowców, pokazując im, że mogą mieć pewne korzyści, a przy okazji być może, zwłaszcza, że mówią, że pora teraz na pewnego rodzaju odpoczynek, no to jak się to mówi, zregenerować się, tak? Czyli forma małego sanatorium, przy okazji być może właśnie szkolenia białoruskich sił. Sam proces szkoleniowy też nie musi być przecież wcale wykańczający dla Wagnerowców. Co ciekawe, dzisiaj nawet można było w mediach przeczytać, że następcą Putina może być Łukaszenka. Nie będę tutaj rozwijał tej myśli, aczkolwiek może się okazać, że
to, co próbowano podstępem zrobić trochę Białorusinom, wysyłając na Instagram Wagnerowców, może się okazać, że białoruski reżim odniesie z tego korzyść. No i tutaj was zostawię z pewnym małym niedosytem albo takim zachęceniem do poszukania informacji na temat szkolenia Białorusinów w Polsce. Wcale nie mówię o siłach reprezentujących reżim. Życzę miłego, bezpiecznego popołudnia i tradycyjnie bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.